Okej, moi drodzy, jesteśmy w grze, wieże zagłady, bany, normalni ludzie, żywi i mam nadzieję, że będziemy ostro rozwalać wszystko dookoła. Oczywiście chciałbym zagrać The Hakon, mam nadzieję, że to się uda, ale już widzę, że są chętni, ale mam zamiar lokować ile wleży i jak szybko, klik, żebyśmy tylko mogli zagrać. Więc powiem wam, świetnie to wygląda, bardzo mi się podoba ten interfejs, w ogóle ruchome postacie itd. itd. Okej, okay, zablokowano Limink, zablokowano również Sylwanę, tak więc jest interesująco. Czerwoni wybierają, Tychus wpada nam do gry. Oczywiście jak widzicie są nowe, ja już lokuję od razu, THK, Rivit, yeah, Illidan, jak to szybko idzie. Genialna sprawa, tak więc zaczynamy mega grę. Bardzo mi się podobają te nowe postacie, zdecydowanie w tu w okienkach jest to wszystko animowane. Epicka muzyka! Jest niezła sieczka. Tak więc zobaczmy, jak to nam wyjdzie wszystko po kolei. Jak zauważyliście, jeszcze mamy tutaj 30 sekund do wyboru. Każdy z nas właściwie ma 30 sekund, żeby wybrać. Więc na pewno nieźle i później przeskoczy do nas. I pek 30 sekund, niebiescy blokują. To jest trzecia runda, po trzeciej rundzie jest blokada. Tak więc zobaczmy, jak to nam wyjdzie. Czyli na pierwszych banach jest 45 sekund, na drugich jest już 30. No. Oczekiwanie na blok drużyny, come on. On ma najwyższy matchmaking tutaj na serwerach testowych. A więc król wybiera. I pewnie zapomniał, tak? Aha. No to GG. GG. Gościu się zapomniał. Napisał, ale w ogóle nie kliknął. Bana. Okej, okay, mamy dwa bany. Sylvana, Rengar. Powiem wam, jaki to dynamiczny jest teraz. Bardzo mi się to zdecydowanie podoba. Mało czasu na wybór postaci, szybki wybór. Dynamika przed grą. Ktoś tam napisał fail. Chen or ATC, ATC. Koligan. Zobaczymy, co czerwoni jeszcze wybiorą. Mają już leczącą postać Reynora, Tychusa, ciekawy zestaw. Nie mają jeszcze tanka. Myślę, że tu będzie... Aha, oni loknęli teraz, rozumiem. Nie loknęli teraz, czekamy dalej. Nie wiem, czemu się pojawili nagle. Dla dynamiki? Okej, okay, Johanna i Xul. Oh my god. Niebiescy wybierają. Okej, okay, Uther. Nabierze zagłady. No dobrze. No i będzie sieka. Więc jak widzicie, tak sposób wygląda draft. Dość taki chaotyczny. Ale mi się to podoba. Jest czuć moc zdecydowanie. Tak więc zobaczmy, jak nam wyjdzie meczek. Jeżeli chodzi o DHK, powiem wam, że jest to Predator. Zdecydowanie. Nie ma swojego mounta. Poruszamy się na nóżkach. I przeskakujemy do najbliższych zarośli. Znaczy najbliższych, właściwie to na całą mapę możemy skoczyć. Genialna postać, jeżeli chodzi o przejęcie na przykład kontroli na smoku. Mega sprawa. No i powiem wam, że ja stworzę build, który jest troszkę na szybkość poruszania się. Jest tankowy, bo wezmę sobie R-kę, która powoduje, że jak otrzymujemy obrażenia, to się leczymy. W ogóle niesamowita sprawa. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Będę się skupiał też na łapaniu gości. I przeciągał ich w stronę wieżyczek. Może mi to wyjdzie, mam nadzieję, że tak. Co jest jeszcze istotne, będę brał buffy, które spowodują, że gość jak się wyrwie z tego objęcia mojego, to wtedy będzie spowolniony, będzie można go łoić. Więc będzie bardzo ciekawe. Dobra, moi drodzy, zaczynamy imprezę. Bohaterowie, przygotujcie się do walki. Ja to troszkę jeszcze przyciszę. Okej, okay, no może tak. I lecimy. Good luck, have fun! DHK oczywiście, wziąłem tutaj, jak widzicie, skórkę. Oczywiście wrzucimy tu sobie dance. Ale DHK nie tańcz. Taniec. Tańcz. DHK! DHK Mueru!
Oh my god. Dobra, idziemy. Wdycha Kamueru. Skąd ja to kojarzę? To jest po japońsku płonąć chyba, coś takiego. Płomienny ogień, coś takiego. Albo się mylę. Okej, okay, Reynor już padł. Ja tam idę wam pomóc w zaroślach. O, widzicie Ildana? Gość został też przerobiony. Reworka dostał. Aaaa, blisko było! Idziemy, idziemy go lać. Dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, idziemy na dół. Esencja, to za mało. Okej, okay, po kolei. Słuchajcie, on ma DHK ma taką cechę, że zbiera esencję i to przywraca jej 30 punktów zdrowia też w momencie, kiedy użyjemy. Tak więc, moi drodzy, ta esencja nas leczy. Później będę brał jeszcze buffa, że dostajemy więcej tej esencji w momencie, kiedy walczymy z przeciwnikami. I zabijamy miniony też, jak zabijamy miniony też otrzymujemy. Tak więc jest to fajna sprawa. Na pierwszym levelu biorę coś takiego, że zwiększa zwinner. Za każde 50 ssaków, które zbierzemy, otrzymujemy 1,5% na stałe do szybkości ruchu. Do 15%. Czyli no wtedy się poruszamy dość szybko, w szczególności, że ona nie ma mołta, tak więc... Ach, to nie idzie. Okej, okay. Come on. 8 sekund do wzięcia. Okej, okay. Jak widzicie, ja się zakupałem. Jaki mamy pokaz umiejętności. Mi skliknąłem, tutaj miałem nacisnąć B. Jak nacisnę B, w moim przypadku to się leczy właśnie te staki całe wnoszę. Ale my będziemy się starali 50 zgarnąć. No niemożliwe, że nie zgarnąłem. Jak to się stało? Okej. Oczywiście macie możliwości inne na tym poziomie. Możecie na stałe za 50 staków zwiększyć regenerację zdrowia. Tak więc jest całkiem spoko. Idziemy tam. Chodź tutaj. Właśnie w taki sposób to działa. A, to było dobre, ale musiałem zginąć tutaj. Mamy kolejny poziom, dobrze to widzę, tak jest. I tutaj proponuję wam zwiększenie ilości esencji gromadzonej ze stronników, czyli z tych wszystkich, no właściwie wiecie o co chodzi. Jest jeszcze zwiększenie ilości esencji zdobywanej z udziału w zabiciu wrogiego bohatera, ale w momencie, kiedy wam idzie źle, no to właściwie wygasa i nie można tego użyć. Zagrzebani maskuje, jak się ukryjemy, to wychodzimy na 5 sekund, właściwie jesteśmy niewidzialni. Pomaga to, ale... zdecydowanie nie jest to jakieś super niesamowite. Odrętwiający wybuch też jest użyteczny, ale zdecydowanie czym szybciej nagromadzimy esencję, tym lepiej. Tak robię. Okej, mamy tutaj jakiegoś łosia. A ja tutaj ale sobie tam zarobię. Ja tam idę zaraz, tylko weźmiemy sobie to. Okej. Zobaczymy, czy zrobimy. Ktoś tam umarł? Zrobimy na pewno, chyba że tutaj tam siedzą. Jak widzicie, mogłem go ogłuszyć. Okej. Ja tutaj wymutuję z tego względu, że oni się zaczynają krzyczeć. Nie wiem po co i dlaczego. Okej, idziemy na górę. Oczywiście możemy teraz użyć przemieszczania się, na przykład. Możemy sobie wziąć i przejść tutaj. Zrobimy taki mały miek. Zobaczymy, czy nam się uda. Czekamy. Oczywiście oni się tam będą bili. Idę do nich. Ej, to może przejmę to. Przejmuję. Uda się. Proszę was bardzo. Władcy kruków, jak daleko sięga moja władza! Macie wyciągam! Ach! Skubany. Ja się tutaj przyczaję, wyskoczę. Ach, szkoda, że odeszli ode mnie. Wjeżdżaj, ATC! Lej go! No. Ja się szkoda, że on był troszkę dalej, naprawdę. Pięknie! Zrobiłby rzeźnie.
Okej, okay, kolejny poziom, siódmy, moi drodzy. To jest tak, trafienie wrogiego bohatera straca nam nasze W, czyli taką chmurę, która wokół nas wiruje. Całkiem fajny, użyteczny skill. Kolejna sprawa, ja sobie tak zerkam, mam sobie build przygotowany. Wydłużenie czas działania efektów przeciągnięcia, czyli to nasze Q. Zdecydowanie powiem wam, że fajna sprawa. To CC, bo to jest, jak wiecie, CC. Naprawdę pomaga rozwalić wrogich bohaterów i weźmiemy sobie to szybko. Spróbujemy złapać tego gościa na właśnie w taki sposób i go przeciągnąć. Chodź tu, jak widzicie, jak dość długo go gościa trzymałem. Mega, mega sprawa. Tak więc, jak widzicie, DHK to jest prawdziwy, prawdziwy predator, zdecydowanie. Jak jeszcze się uda coś fajnego zrobić, to macie takie wrażenie, yeah, super sprawa. Ja się tu już teraz zmniejszę jeszcze, a nie potrzebuję być taki wielki. Okej, i po prostu powiem wam, jak gracie DHK, to musicie mieć takie poczucie, znaczy cały czas zerkać na minimapę, gdzie się pojawia możliwość zaatakowania wroga z nienacka. To jest sztuka. Zdecydowanie trzeba będzie się przyzwyczaić do tej postaci, ponieważ jak wiecie, ona nie ma mauta. Nie ma kunia, nie porusza się zbyt szybko. Okej, mamy ołtarze. Ja już idę tutaj do zarośli. Później weźmiemy sobie taki punkt, że będziemy bardzo szybko się przemieszczać. My jesteśmy tu zawczasu. Oczy, genialna jest ta postać, jak dla mnie. Świetna sprawa. I będziemy też mówili o Erce. Za niedługo. Nie możemy pozwolić im, żeby przyszli tutaj. Rozwalili nam. A zadamy władcy kruków bolesny cios. No. No stary. Tym razem wyciągniesz naukę ze swojej porażki. Widzę, że lipa jest totalna. Nikt się tym nie interesuje. Om nom. Oj, zakopałem się. Leczę się. Uciekam. Niesamowite, nie potrzebuję tego nawet. I mam cię jeszcze, chodź tutaj. Oh my god, jaka akcja. Pięknie, Juwar. Dobrze ci tak. Straciliśmy oczywiście, jak widzicie, na midzie. Oj. O, mam. Dobra, zaczęliśmy na midzie wieżyczki, no ale cóż zrobić. Okej, okay, słuchajcie, dyszka, mamy dyszkę. Adaptacja, szybkie leczenie, albo izolacja, takie CC i oślepienie. Wezmę tym razem izolację. Chcę wam pokazać, w jaki sposób to CC działa. Co jest interesujące, musimy tą R-ką gościa trafić. Później jest rozwinięcie tej postaci, że jak trafimy w gościa, to w obszarze wszyscy są oślepieni. Naprawdę jest to przerąbana sprawa. No ale trzeba tym trafić, to jest taki skillowy zdecydowanie umiejętność. Druga sprawa, jeżeli chodzi o drugą merkę, powiem wam, że na 20 levelu, w momencie kiedy otrzymujecie obrażenia, to się więcej leczycie, niż otrzymujecie tych obrażeń. Nie! Mhm. Ale świetnie się przekopałem. Miałem w głowie, że mam mounta, widzicie? Trzeba się przyzwyczaić. Panie. Okej, tam walczą, nie będę im tam przerywał, idę tutaj. O! Jak widzicie, ten taki rzut, on jest dość mały. Zasięg jest mały. Tak więc będziemy brali w następnym levelu rozwinięcie tego jęzora. To podobnie. Zobaczymy jeszcze, co tam mamy do dyspozycji. Okej. Jak widzicie, całkiem fajnie to W działa. Bardzo konkretne obrażenia. Chodź, Tejchus, chodź. Myślałem, że użyję tego. O, patrz, co tu się dzieje. Wasi wrogowie padają. Przekopiemy się? Nie. Łapie! Chodź tu, misiu. Chodź, kochan. Genialna sprawa. Jak nas namierzyło, to możemy zejść poniżej. Okej, okay, RK. No i nie trafiłem. Jak mogę mnie trafić? Chodźcie mi. No szkoda. To był taki pocisk, jakbym gościa trafił, to moi drodzy, wyciszamy go, spowalniamy o 30% na 3 sekundy. Na 6 sekund zmniejszamy również pole widzenia wrogiego bohatera. To jest właśnie nasza era. Mega sprawa. Okej, okay, tutaj weźmiemy dziką pogoń. Jak wchodzimy do zarośli, mamy szybki ruch. Tu się przekopię. Patrzcie, co się stanie.
O, cześć, dzień dobry. Ja, dole, co się tam dzieje, prawda? Zakopujemy się? Wystrzelić zwierz! Zniszczyć władcę kruku! Jeszcze wam coś pokażę, jedną fajną rzecz. Bo mamy 50 staków, prawda? To wam uzmysłowi mniej więcej, jak dychaka jest mocna, jeżeli chodzi o leczenie. Czyli innymi słowy, wejdziemy sobie na przykład do... Ja bym to zaatakował. Albo zaatakujemy bramę i stracimy trochę życia. Więc spróbujemy coś takiego zrobić. Okej, okay, oni tam już krzyczą z drugiej strony. Okej, okay, rozwalamy. Tracimy życie, patrzcie na to, tracimy. Zakupujemy się, używamy naszej zdolności i mamy praktycznie leczenie na całe życie. Piękna sprawa. Ja możemy właśnie złapać gościa, przeciągnąć, wtedy on otrzymuje no właściwie stuna. Można śmiało powiedzieć stuna. Jak nie zakupujemy się, to też możemy użyć leczenia, jak widzicie. To jest całkiem fajna sprawa. Okej, okay, to atakujemy ten laser. Musimy się szybciej go pozbyć. Mamy R-kę znowu. Trafimy tym razem. Myślicie? Mam nadzieję. Okej. Okay. Strzał. Dobra, zabiłem go. Nawet nie było widać efektu. No dobra. Ja bym to atakował. Chodźcie, przejmiemy to. Sześć! Ok, słuchajcie, kolejny poziom. Mamy tu przeciągnięcie spowolniania. Chodzi o to, że jak złapiemy naszym Q, to w tym momencie, jak gościu się uwolni, jest spowolniony na 2 sekundy o 50% szybkości ruchu. Tak więc mega sprawa. DHK już się przekopuje. Proszę was bardzo. O, to w ogóle został zmieniony. Ok. Ja idę tam. Weźmiemy sobie to przeciągnięcie. Pod koniec meczu jeszcze po chwilę poświęcimy. Ołtarze znów powstają. Przepraszam, chciałem się ukryć. Dajcie mi się ukryć. Nie złapałem! Ach, ale to nie ma znaczenia, już ma. Poślijcie jego sługi do grobu! Tak jest, poślijcie jego sługi! Zajmijcie je! Włączam. Łapie? Nie zdołałem. Zdołałem łapać, nie miałem cooldown. Patrzcie, co ten Illidan robi. On dostał takiego reworka teraz. Niesamowitego, naprawdę. Teraz właściwie nie potrzebuje drużyny. Nie potrzebuje drużyny za bardzo, żeby walczyć. Po prostu mam taki buffy, naprawdę. Mega sprawa, zwróćcie na niego uwagę. Okej, okay, spróbujemy złapać gościa, jego się nie da. Uwaga. Zakopaliśmy się. Odzyskaliśmy prawie całe życie. Genialne. Dobrze, ja idę się przekopać tutaj na szybkiego. Tep, tep, tep. Jesteśmy już tutaj. Rozwalamy gości. Zdecydowanie warto to robić. Oni wzięli teraz swoją wieżyczkę. No to możemy rzucić tutaj na stronę. Okej. Okay. Oni wzięli swój, musimy się śpieszyć, a ja TC nie wiedziałem jak teraz. Niszczu. Dobra, mamy. Mamy to, ja idę na linię. Bronić tutaj, tego terenu. Strzelam. Zakupuję się, nie zdążyłem. Ale widzicie go? Widzicie tą głowę? Trafiłem gościa, a on praktycznie nic nie widzi, jest też osłabiony. Mega rzecz, i Lina tutaj wpada. O, zamknięty został, chyba umrze. Jednak nie! R-ka puszczona, w ogóle przeleciała obok. ETC wpada, niestety go podniesiono i stracił swoje właśnie przywileje taneczne. Genialna sprawa, 30 sekund jeszcze do mojego wejścia. Zobaczmy tutaj, mamy 3 deady, 4 deady ETC, ale to jest tank, możemy mu wybaczyć. Ostro jeszcze walka na midzie tutaj. Tychus ostro walczy, spróbuje leczyć Goodfellow, ale temu udaje się uciec. No i zobaczymy, jak pójdzie walka pomiędzy Tychusem a Calling Gun. Czyli jest to właśnie nasz kolega leczący. No, jeszcze raz. Bam, bam. Badumts. Okej, okej. Skakujemy. Przekopujemy się od razu tutaj. Zobaczymy. Nie wykryto nas. Mamy 6 sekund. Wchodzimy.
Mam ją! Okej, okay, przejmujemy, ja już tam pójdę, oni go nie przejmują. Ja będę ich tutaj próbował dorwać. Jak ktoś tu przyjdzie. Okej, i mamy tak, 10 jeszcze do zbicia dla nas, a oni mają 28, tak więc jest nieźle. Naprawdę nieźle. Okej, ja tutaj rozwalam. Już idę. A nie, oni już tam biją. My sobie zbierzemy stack, jak widzicie, popatrzcie tutaj. 25, 28, 30. My troszkę szybciej się poruszamy, jak widzicie. Dobra, idziemy na nich. No powiem wam, że jest naprawdę szybka już ta DHH. Genialny skill. Polecam zdecydowanie. Jeszcze zobaczymy sobie, na którym levelu to było. Szybkość chodzenia. Na pierwszym, tak. Na pierwszym levelu. Zwiększa zwinność. Mega, mega. Mega sprawa. A dzisiaj weźmiemy jeszcze to. Przy okazji. Powiem wam, że muzyka jest tutaj też świetna. No i z tymi banami wszystkimi Heroes of the Star, moim drodzy, że myślę, że wypłynie dość wysoko na szerokie wody. W mojej ocenie. Ja mam zamiar naprawdę ostro grywać Hotsa. Tak samo jak w Overwatcha zresztą. Tak więc będzie naprawdę super sprawa, jeżeli chodzi o te dwie gierki. Okej, kopalnie nie istnieją. No ale dokończę. Dokończę tą sprawę. Okej, uwaga, coś tu się dzieje. Mogę się jakoś przekopać sensownie? Nie. Nie tym razem. Mam go. Zakopuję się. Haha, uniknąłem twojej erki, Xul. Nie ma, że boli. Super sprawę. Mamy 50 staków, a nawet się nie muszę jeszcze leczyć. Zostawimy to na najgorszą. Gorszy moment. Okej, moi drodzy, teraz tak. Infekcja, czyli nasza RK, jak widzieliście, która działa dość ciekawie, ale trzeba ją trafić. Jak trafimy, to się to działa obszarowo. Czyli na cały teamfight może zdać. Mega sprawa. Mamy też aktywację osłony, ale mamy też skracanie czasu właśnie aktywacji naszego Z, czyli drapieżnika, czyli możemy dość często się przekopywać. Tak więc to zostaje do waszej dyspozycji, co wybrać. Jeżeli idziemy w RK, to zdecydowanie tutaj buffnięcie RK jest mocne, ale przekopywanie daje nam niezwykłą mobilność, więc to musicie sobie wybrać. Jeszcze sobie zobaczymy na talenty, tak bardzo mega szybko. Bardzo mega szybko, jak ja to powiedziałem. Jeżeli chodzi o budowę buildu, to jest na takiej zasadzie, że mamy zwiększoną zwinność. Ten, który gromadzi ściśnięcie, czyli przedłużenie tego działania tego jęzora, czyli właściwie nasze CC, izolacja. Jeżeli chcecie iść tankowo, wybierzcie tą drugą RK. Leczycie się i otrzymuje zobrażenie, no coś pięknego. Dzika pogoń zwiększa nasze ruchy, jeżeli przebywamy w zaroślach, super sprawa. No i oczywiście przyciągnięcie spowalnia wrogów, czyli jak się uwolni gościu, to jest spowolnione. No i tutaj na samym końcu, na 20 levelu buffujemy RK, albo szybkość przekupywania się, żeby być bardziej mobilnym. Tak więc, moi drodzy, super sprawa. DHK ja bardzo polecam. Poza tym zobaczmy jeszcze, jak ona pięknie wygląda w tej skórce. Genialna sprawa. Zobaczmy sobie jeszcze wybór skórki. To jest skórka mistrzowska. Tak w sposób wygląda, czyli typowy zerg predator, a normalna DHK, taka łagodna DHK. No, w taki sposób. Tu mamy jeszcze trzy kolory. Tutaj również trzy kolorki. Wiele to nie zmienia. O, ta DHK jest piękna. A jeżeli chodzi o tego predatora, to na pewno wam się spodoba ta skórka. A, uciekła mi. Bo takie ładne zakończenie miało być. O właśnie, patrzcie. Coś pięknego, pancerz wszędzie dookoła. Genialna sprawa. Dziękuję wam za uwagę. Do następnego filmu z Heroes of the Storm. Hej, trzymajcie się.